Dzień dobry moi kochani, mówiłam wam, że kolejne wideo będzie z Dubaju i tak właśnie jest. To jest moje nowe mieszkanie, mieszkam tutaj sama, przynajmniej na razie. Docelowo będę miała jedną współlokatorkę. Salon tutaj jest dość duży, mamy fajną, dużą kuchnię, mamy trzy łazienki, dwa pokoje, jeden należy do mnie, drugi jest na razie zamknięty na klucz, czeka na nowego lokatora. Dość problematyczne jest jednak położenie tego miejsca, dlatego że pierwszą rzeczą taką, która tak nie bardzo mi odpowiada, jest to, że zaraz za oknem mam meczet, więc tak naprawdę czy jest to godzina 21, czy jest to godzina 19, czy jest to godzina 4 rano, to ludzie zaczynają się tam modlić i często jest to tak głośne, że ja po prostu o 4 rano wstaję, bo no, nie da się już dłużej spać. To mieszkanie jest też położone dość daleko od centrum. Jeżeli chciałabym się tutaj dostać jakąś komunikacją miejską, no to muszę przejechać jedną linią metra, później przesiąść się na drugą linię metra, a z tej drugiej linii metra musiałabym jeszcze wziąć taksówkę za jakieś 40 dirhamów, czyli 40 zł. No i taka wyprawa zajmuje około 1,5 godziny. Natomiast jest tutaj mega dużo plusów. Takim najważniejszym jest to, że to jest 13 piętro i po prostu widok stąd jest fantastyczny. Zaraz wam pokażę, jak wygląda widok tutaj z balkonu. Ten budynek w ogóle położony jest w Al-Nahdzie, tak się nazywa ta dzielnica, i to jest stara dzielnica Dubaju, tak więc tutaj nie znajdziecie takich wieżowców jak w samym centrum. Ta okolica wygląda zupełnie inaczej niż Burj Khalifa czy właśnie tamte dzielnice, ale też ma swój urok. Ok, jak widzicie za mną, moje mieszkanie jest wyposażone w takie bardzo podstawowe sprzęty. Może się przejdziemy odrobinę. Tutaj jest mój stół, jak widzicie, jeszcze chciałabym kupić jakieś obrazy, bo jest trochę pusto. Tutaj dalej moja torba, w ogóle takie torby dostajemy od Emirates. I tutaj każda osoba, żeby rozpoznać, która torba jest nasza, to tutaj mamy nasze imię. To jest taka, dostajemy taką wyklejankę, możemy sobie poprzyklejać naklejki. Bo w sumie wcześniej w ogóle się mega zastanawiałam, jak to wygląda. Pod tym względem, że wiecie, widziałam tyle osób mających takie same torby, takie same ubrania, wszystko dokładnie takie samo i jakoś nigdy się nie mylili, zawsze wiedzieli, która torba jest ich i zastanawiałam się, jak to w ogóle jest możliwe, bo te torby zazwyczaj widziałam w takim wydaniu, wiecie, ze złożoną rączką, tak więc zupełnie nie widziałam tego, że tu jest napisane nasze imię. Mój pokój również wyposażony jest w takie podstawowe sprzęty. Jak widzicie, sprzęty. Mam swoje łóżko, mam swoją toaletkę, ale nic tutaj za bardzo więcej nie ma. Tak więc jak pojadę dzisiaj do Ikei, to chciałabym rzeczywiście zrobić takie zakupy, żeby przynajmniej odrobinę to mieszkanie wyposażyć. Dobra, ale wychodzimy stąd, bo w ogóle przestała mi tu działać klimatyzacja, więc jest mega, mega gorąco. Zamykam drzwi, poproszę kogoś z recepcji, żeby zajął się tą klimatyzacją, bo no, temperatura jest niesamowicie duża. Właśnie a propos temperatury, mamy tutaj codziennie tak 40, 42, 43 stopnie. Do tego wilgotność powietrza jest niesamowicie duża. No, jestem w klimatyzowanym mieszkaniu, później wchodzę do klimatyzowanego autobusu. Z klimatyzowanego autobusu wysiadam w Emirates, które też jest klimatyzowane. I właściwie przemieszczam się tylko w ten sposób. Pierwszego dnia przeszłam się tutaj po okolicy i to był najgorszy z możliwych pomysłów, bo po dosłownie 5 minutach było mi tak mega gorąco. Wypiłam całą butelkę wody półlitrowej i po prostu myślałam, że tego nie zniosę. Myślałam, że po prostu ktoś mnie zaraz zgarnie ze środka ulicy, bo nie byłam w stanie iść dalej. Nie polecam chodzenia w taki upał, bo po prostu nie dacie rady. Jestem już z powrotem, z moimi rzeczami. Jedna torba, druga torba. Jeszcze miałam rzeczy w walizce. Nie zabrałam was na wycieczkę do Ikei, bo szczerze mówiąc, ta Ikea wygląda dokładnie tak samo jak te nasze polskie.
bez żadnych zmian. Jedyna rzecz, która mnie zdziwiła w Ikei, to było to, że jak wzięłam sobie, kurczę, nie wiem co to było, jakiś zapach i coś takiego, chciałam zobaczyć, co to konkretnie jest, bo był to taki wazonik z takimi pałeczkami i nie wiedziałam, czy to jest zapach, czy to jest coś innego. I na opakowaniu było napisane, że to zostało wyprodukowane w Polsce. Kupiłam pełno rzeczy, których wcale nie potrzebuję. Tę część nagrywam dla Was kilka dni później. Trochę się zmieniło w tym czasie. Na przykład mój wystrój. To na szczęście, bo czułam, że w tym mieszkaniu jest strasznie, strasznie pusto. Kupiłam parę rzeczy, kwiatki. Te kwiatki dostałam. Tam jest zegar, nowy zegar. Zasłoniłam swoją dziurę w ścianie. Mam nową współlokatorkę. Ta dziewczyna, która teraz ze mną mieszka, wprowadziła się właśnie tego dnia, kiedy nagrywałam dla Was filmik. Jest z Węgier, mieszka w pokoju obok, mamy bardzo fajne relacje. Trafiłam naprawdę na kogoś mega fajnego, więc się strasznie cieszę, bo słyszałam różne historie. Niektóre bardziej pozytywne, niektóre bardziej negatywne, także cieszę się, że akurat moja współlokatorka jest taka mega, mega fajna. Okej, to by było na tyle, ja się z Wami żegnam. Jadę na pocztę, muszę wysłać mojej siostrze dwa prezenty. Kupiłam jej koszulki, także będziemy mieć dokładnie takie same koszulki. Wiem, że ten worek jest trochę już wygnieciony, ale trzymałam go w swojej torbie uczelnianej. No i niestety, nie wygląda już zbyt pięknie, ale za to prezent jest w środku, w nienaruszonym stanie. Także mam nadzieję, że się ucieszy. Jak przyjedzie do mnie, będziemy mogły nosić takie same koszulki, także super. Dobra, to ja lecę na tę pocztę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!